Po meczu Radomiak Siarka Tarnobrzeg, wygranym przez Zielonych 1-0, rozmawiamy z byłym zawodnikiem Radomiaka, a obecnie zawodnikiem Siarki Tarnobrzeg, Krzysztofem Robskim. Cześć Krzysiek. Witam wszystkich. Zapytam się najpierw o to spotkanie. Jakie podsumujesz? Bo to był taki mecz walki, mecz tak naprawdę na remis, ale powiedział trener Gąsior, że wygrała ta drużyna, która strzeliła bramkę i chyba taka jest prawda. No tak, Radomiak strzelił bramkę, wygrał to spotkanie, tak. My bardzo dużo zdrowia zostawiliśmy i wracamy do Tarnobrzega bardzo zmartwieni, tak, bo tak jak powiedziałem we wcześniejszych wywiadach, nasze dwie bramki prawidłowe moim zdaniem w pierwszej połowie, nie wiadomo dlaczego sędzia ich nie uznał. No właśnie, to była chyba ta jedna akcja, w której ty brałeś udział, strzeliłeś bramkę wtedy, co Adrianowi Szademu się gdzieś ta piłka wywinęła między ręką a brzuchem, czy nawet nie wiem jak to wyglądało, bo z daleka trudno to było ocenić. Jak ty to widziałeś? No tak, zastanawiamy się po meczu w szatni z chłopakami, dlaczego sędzia to przerwał, tak, bo piłka ściska wyleciała Adrianowi niefortunnie i strzelamy bramkę prawidłową i sędzia przerywa, no nie wiadomo dlaczego, tak. Dobra, mów co u ciebie słychać. Jak zdrowie? Wróciłeś już w dobrej formie, dwie bramki. No tak, na szczęście już po długiej rehabilitacji, bo 3 miesiące byłem bez treningu, tak. Poważna kontuzja, złamanie kości strzałkowej, ale na szczęście jest wszystko bardzo dobrze i już moje piąte spotkanie w Siarce Tarnobrzeg. Zawsze miło chyba wrócić tutaj na Narutowicza, ale miło wrócić do tych kibiców, którzy tak żywiołowo reagują. No miło, ale moim zdaniem Radomiak, no i życzę im tak z całego serca, żeby awansował, tak, bo są tutaj kibice, stadion i moim zdaniem jest miejsce dla nich w pierwszej lidze.